Nie ma chuja, żebym wyruchał chłopa. Czy kiedykolwiek chciałeś wyruchać Maciego? Kurwa. No było tak kiedyś. Ty mówiłeś, że wójt nigdy nie był przyjacielem i usuwasz go z kanału. Jaki film znaczy? Wy taki film? Kurwa, taki film? Kurwa. Wyciurę mam. Ja muszę zapalić. Kurwa. Chcecie nas skłócić. No. To jest zjebany jakby konspekt. Jak czujesz się z tym, że wysyłałeś... A wybacz, pytałeś się na różnych czatach na Facebooku, kto chce nudesy osłucha. Że co? Ale wiesz, w jaki sposób uciekły w ogóle? No ja... Ja je ludziom rozsyłałem. Widzę, że wszyscy są już na miejscu. Przedstawcie się, moi kochani. Wita. Jestem wójt Lubino. Mój najlepszy kumpel. Kurwa, ale jestem zjadany. Serio? Serio? Czekaj, bo... No bo bekę mam, kurwa, w głowie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Luzik. Spokojnie. Pierwsze pytanie. Czy jesteście teraz zjarani? Tak. Całkiem. Proszę o to, abyście patrzyli sobie w oczy. Dziękuję. Okej. Okay. Czy na wcześniejszych Lufa pytanie byliście w 100% szczerzy? Tak. Mogę powiedzieć, że tak. Ja mogę powiedzieć też, że tak. Czy dzisiaj zamierzacie być szczerzy? No, tak. No ale co za problem? Szczerość, no to radość, nie? Jakby. W sensie ja z Matim mogę być zawsze szczery, niekoniecznie z wami za kamerą. Szczerość to jest najlepszy człowiek. Kurde, w sumie nie. Nie mam pojęcia, co chciałem powiedzieć. Dobra, to chuj z tym. Nie, dobra. Ja z moim kumplem tutaj, wójtem Lublina, też mogę być szczery. Ja nie mam nic przed nim do ukrycia. Zatem zobaczymy. Czwarte pytanie. Do ciebie, wójcie. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć Syberyjkowi, czego nigdy nie powiedziałeś? Nie, nie mam nic takiego do powiedzenia Matiemu. Myślę, że wszystko, co chciałem powiedzieć Matiemu, to powiedziałem. Zatem Mati, to samo pytanie do ciebie. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć wójtowi w tym momencie? Przed zacznięciem tej wspaniałej karuzeli zabawy? Nie wiem, czego się spodziewać, szczerze. Ja stary też, nie mam pojęcia, co to za pytania będą. Ja też, ale się obawiam trochę tego, więc chcę, żebyśmy byli na to gotowi. No to będziemy na to gotowi. Ale no. Co to kurwa za pytania będą? Co ty, co wy wszystkiego się dowiecie. Ty ostatnio miałeś ochotę powiedzieć Syberyjkowi, żeby się pierdolił. Kiedy ostatnio? No to... Kurwa. Patrzcie sobie w oczy, pan pamiętajcie, że szczerość widzi się w oczach. Oczy są duszą do nas. Musicie o tym pamiętać. Oczy są oknem duszy. Właśnie. Kurwa, nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale no to już jakiś czas temu. Ale no pamiętam, że... Totalnie nie miałem ochoty z domu wychodzić i ty mnie wyciągałeś z domu. Mm-hmm. Tam pisałeś do mnie i kurwa, no wtedy miałem ochotę, ale bo leżałem kurwa se na chacie, nie chciałem się wyłazić z nikim. No i kurwa, ale w końcu nie powiedziałem o tego. Rozumiem to. Znaczy wiesz, no czasami każdemu się nie chce jakby... No tak. Rozumiem, okej. Okay. To wybacz za to, że ten, że próbowałem cię wyciągnąć z łóżka. Nie, ale serio, jak coś to wiesz. No spoko. Mati, czy w trakcie kręcenia Syberyjka doszło kiedykolwiek do sprzeczek pomiędzy tobą a wójtem? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo podczas kręcenia mieliśmy parę takich rzeczy, które... No wójt nie chciał się zgodzić na nie. No, na dużo rzeczy nie chciałem się godzić po prostu na filmikach. I no Mati musiał robić rzeczy beze mnie, challenge. Mimo, że na niektórych no, byłem w tle, nie brałem udziału w nagrywaniu, to byłem tam jednak. No, były sprzeczki.
Było, było. Jedna z takich największych, którą pamiętam, to że jak chciałem cię rozebrać i nałożyć na siebie kocyk, żebyś się ze mną tarzył w śniegu na seksmasterkę. Oj, no na seksmasterkę nie dało rady mnie namówić. Ale kochani, nie o takie sprzeczki chodziło. Nam chodziło o kłótnie, takie prawdziwe kłótnie. No to kłótnie nie było. Jakiś takich większych rzeczywiście nie było. Nie przypominam sobie. Na nagrywkach nie, ni cholery raczej. Też mi się nie wydaje, żeby były. W ogóle rzadko się kłóciły. No właśnie, o to chodzi. Jak już to raczej z menedżerem kamerystą bym powiedział, że to więcej sprzeczek było. Jak mu zaczynało odpierdzielać szajbusia. Ale tak to nie, tak to myślę, że byliśmy zgodni dość. Co do pomysłów na Syberyjka, byliśmy dobrą parą do tego. Równie popierdoleni jesteś. To jest równy poziom. Nie często się to zdarza, więc idealnie się dogadujemy, wręcz bym powiedział. Mati, opisz sytuację, w której umyślnie zignorowałeś wójta, gdy do ciebie napisał. To jest kurwa. Przepraszam, przypomniała mi się historia, kiedy właśnie coś takiego. To powiedz. Proszę, proszę, czekamy. Napisałaś zaraz do mnie, tak koło 23, a ja wtedy miałem randkę z dwoma babami, które były z nami dziecko. I jednej właśnie miałem lizać. Ale zajebywała śledzi i patrzę, że napisałaś i mówię, o, mój ziomek pisze, muszę spierdalać coś. Poprosił mnie, żebyśmy wyszli, coś tam, ale później nie pamiętam, czemu nie odpisałem, ale już przypomniałam. A chciałem ci to odpowiedzieć potem, stary. To dobre. No ja się śmieję do tej pory, że to był śledzik na rasę. Mi bardziej chodziło, Mati, o sytuację, w której po prostu nie chciałeś mu odpisać. Nie jakoś, że to ci przeszkadzało, tylko po prostu czysto nie chciałeś. Czy była taka sytuacja, ale w okresie 16? Generalnie pewnie. Generalnie. No ja z okresu 16 to mało. To ja właśnie mam też takie przebłyski czasami. Chyba jak byłem w ośrodku, tak szczerze, to po prostu wolałem czas spędzić kici syberyjskiej niż... Wow, ty szmaciury. Tak. Wójcie, czy sprzedałeś kiedyś Syberyjkę na psach? Nie, nikogo na psach nie sprzedałem. Co to za pytanie jest? Czyli mówić, że jebać konfidentów, tak? Jebać 60, jazda z kurwami. Jebać szmaty, kurwa. Nie wiem, ale zgadzam się z tym w 100%, szczerze mówiąc. W ośrodku takich jebali jak mało których, szczerze mówiąc. Mati, dlaczego nie piszesz z wójtem tak często jak z kamerzystą? To jest bardzo... szczerze mówiąc, to nie wiem. W sumie nie wiem. Mógłbym rzeczywiście. Coś powiem. No. Ja kurwa przedwczoraj patrzyłem sobie z ziomami. To jest taka wtyczka na Facebook, na Google, żeby zobaczyć ile wiadomości na Facebooku się ma z kimś napisane. To kurwa pierwsza osoba, z którą piszę, mam 100 tysięcy, a z drugą mam kurwa 10. Wiadomości? Nie, a 10 tysięcy. Okej. Okay. Rozumiem kurwa. To. Pojebane. No to jest pojebane. Nie wiedziałem, że wtyczki dalej działają, stary. Ta, no ale na pytanie może odpowiedz. No właśnie. No myślę, że po prostu oddaliliśmy się od siebie, stary, po prostu. No, na pewno też, kurwa, pod względem terytorialnym. No, zacząłem mieszkać w innych miejscach. No właśnie. Terytorium tutaj nie ma niestety nic do rzeczy. Bardzo często Mati mieszkał dalej i jednak musieliście jednak do siebie chodzić. Ale wtedy to było dalej, że no osiedle dalej, w sensie no dzielnicy, no, na granicy dzielnic. Dosłownie. Ale Mati i tak zawsze przyjeżdżał przecież na Romera. No już nie przyjeżdżę. Bo to jest daleko i... No, no i Mati, dlaczego nie przyjeżdżasz? No jest daleko po prostu, no.
I teraz, kiedy rozpoczęliśmy dorosłe rzeczy, to jest ciężej znaleźć tak więcej czasu, kiedy jak byliśmy to młodzi, nie? No to jest strasznie chujowe. Ja chciałbym więcej czasu mieć, żeby porobić jakieś fajne rzeczy, właśnie tak powyjeżdżać, coś fajnego zrobić, czy nawet do was przyjechać i fajnie z wami czas spędzić, ale... No, kurwa, kiedyś to była szkoła, a ty do szkoły, kurwa, nie chodziłeś. Taka prawda. I mieliśmy wtedy bardzo dużo czasu, no. Prawo Pascala. No dobra, jeśli już mówisz prawo Pascala, nie będzie. Kto nabija, ten zespala. No nie pamiętam normalnego prawa Pascala. Kto wypierdoli, ten zapierdala. Chyba. Po wykopie ten zapierdala. Nie, ja słyszałem, kto wypierdoli, ten zapierdala. Dobrze, moi drodzy, lufa zapalona, zaczynam, przechodzimy do kolejnego pytania. Wolałeś Syberyjka z czasów sprzed ośrodka, czy po? Jak bardzo się zmienił? Ostro pytanie. Kurwa, no... No po ośrodku byłeś trochę bardziej patusiarski. Nie wiem, co to powiedziałeś. Ale kurwa... No i tak było zajebiście, ale no chyba przed ośrodkiem. Bo byłeś bardziej taki świrowaty. Była dzisiaj chyba pierwsza szczera rzecz, wujcie, którą powiedziałeś Matiemu. Jak bardzo dobrze. Szczera. No, mówię normalnie szczere rzeczy przecież. Głupie pytania były. Następne pytanie. Jest to pytanie do was obydwu. Jaką kwotę musielibyście dostać, żeby być skłonnym? A. Zabić. B. Zgwałcić. C. Polizać po odbycie. D. Zjeść sens pomiędzy stóp. Proszę podać konkretne kwoty. Sobie nawzajem? Tak. Po kolei poproszę, od A do D. A. Zabić. No to stary, sfejkowalibyśmy twoją śmierć i podzieliście kasą po połowie. Nie, tak to niestety nie. Nie ma tak. Nie, tak nie ma. Konkretna kwota, proszę. No to ja myślę, że tak z 10 milionów. No, ja bym powiedział 8. O tych 8, bo ten, bo bym ci pomnik postawił. Tak? Tak. Jeśli bym musiał cię zabić, ja bym wrzucić dużo dał Izie. O. Urocze. B. Zgwałcić. Żeby cię zgwałcić, to nie potrzebowałbym pieniędzy. Pamiętaj, bądź szczery. Szczery, szczery. Tak no naprawdę. Nie, ja generalnie... Nie zgwałciłbym człowieka. Ja też. Szczerze mówiąc, ale jeśli miałoby to być za jakąś kwotę... Kwotę, dokładną kwotę. Za ile cenię twoją... jakby to ująć... Virginię... Nie, czekaj. Niepokalanie. Niepokalanie odbytu. Ile bym twoje wycenił? Dałbym 20 tysięcy, żeby wyruchać taki odbyt, stary. No to... Nie, ja bym musiał co najmniej dwie bańki dostać. Serio? Nie ma chuja. Żebym wyruchał chłopa. Okej, okay, rozumiem to. Dobrze, C. Polizać po odbycie. No to jeszcze więcej, kurwa. Z 10. Baniek? No. D. Zjeść sers pomiędzy stóp. Nie. Nie, za żadne. Nie ma chuja. Konkretna kwota. No, 10 miliardów. Dokładnie, wszystkie pieniądze świata. XD. Złoty pociąg. Ciekawe, że myśleliście o tym, o takich rzeczach typu polizać po odbycie już w ogóle nie, ale zabić? Spoko. No, normalne. Jesteśmy ludźmi. Gejoza. Dobrze, pytanie 15. Ja wujcie. Nie mam. Podajesz się za osobę biseksualną. Czy kiedykolwiek chciałeś wyruchać Matiego, cokolwiek innego? Kurwa. No było tak kiedyś, ale teraz to nie. Raz była taka sytuacja, że miałem ochotę,
ale nic nie było. No. Rozwiń tą sytuację. Nie rozwinę tej sytuacji. Nie rozwinę tej sytuacji. To jest prywatna sytuacja w sumie. Nie. No dokładnie. To jest prywatna sytuacja i tyle. Mm-hmm. No to prawda, nie musimy się tym dzielić. Zresztą to kurwa było jak mieliśmy 15 lat. 16. No to prawda. To pojebane. No dobrze, pytanie 16. Mati, pamiętasz sytuację w piwnicach, gdy menadżer zapijał wódę wódą i przyjechała po was policja, a wójt jako jedyny wyszedł z całej sytuacji bez szwanku, wycofując się obok policji, nie przyznając się do was, czy... Pamiętam, czy masz mu to za złe? Chciałbym sprostować tą sytuację, bo... Całkowicie to pamiętam, ale jak debile się zachowaliście. Nie, nie, ale ja też uciekłem. No właśnie. Ja uciekłem i jeszcze ktoś uciekł wtedy, pamiętam. I jeszcze ktoś mówił właśnie, że z radiowozu uciekł. A no, to był. No, a ja później uciekłem, bo chodziło o to, że ten murek, nie? I kicia superyjska nie mogła się na niego wspiąć. Ja proszę, odpowiedz na pytanie, a nie pierdolisz. No ale rozwijam sytuację, rozwijam wątpliwości, bo ta historia inaczej się wydarzyła. Ja uciekłem, kicia syberyjska została i menadżera i kicię syberyjską wywieźli. Menadżera bodajże do domu, a kicię syberyjską do tego. Na izbę. Tak. To był ostry dzień. Ale pytanie, no wróćmy do pytania. Czy masz mu to za złe? Że uciekł, że spierdoliłem. No jakby ja też spierdalałem, czemu miałbym mieć ty... No tak. No każdy był sygnał uciekać, każdy miał wziąć, kogo miał najbliżej pod ręką i uciekał, no i tyle. I komu się udało uciec, temu się udało uciec, no. To, że menadżer sobie nie poradził, kicia syberyjska została złapana, no to wiesz. No nic na to nie poradzimy, no. Mnie nawet kurwa nie gonili. Bo zaszedłem kurwa z tym matracem. Tak, a wy zaczęli się spierdalać i za i pobiegli. Już skończ się trochę nie było. Dobrze, pytanie 17. Mati, jak czujesz się z tym, że po tej sytuacji nagrałeś 20-minutowy film, gdzie mówiłeś, że wójt nigdy nie był przyjacielem i usuwasz go z kanału? Jaki film? Znaczy, był taki film? Co jest? Pamiętasz coś takiego? Nie. Ja pamiętam, kurwa, bo ze mną to nagrywałeś. No ale był na kanale, tak? Nie, nie sądziłem go. Bo nie chciałem. No kurwa, kłamałem na ziom. Kurwa, taki film? Nie pamiętam. Stary, ja nie pamiętam, jeśli była taka sytuacja. Nie, serio, jakby mam dziurę w pamięci. Nie pamiętam. Ty masz taki film? Ej, wysnąłem, bo jest taki film, był taki film. 20 minut na sianie, pamiętam. Dzidę jakiś czas po tej sytuacji. No nie, no, błagam cię bardzo. Kurwa. Dziurę mam. Ja muszę zapalić. Serio, była taka, wiesz co, mogła być taka sytuacja, ale nie wiem, dziury mózgu, bo jakaś nienawiść mnie musiała opętać wtedy. Ale no nie wiedziałem, że byłeś na mnie taki wkurwiony. Ja w sumie, no nie wiem co mu powiedzieć, no. Ta sytuacja mi tak średnio coś mówi, ale mogło być coś takiego w sumie. To ma sens, że mogła się wydarzyć taka sytuacja. No jak kamerzysta mówi, że się wydarzyła, no to chyba się wydarzyła. Bez kitu, nie ma przecież tego mózgu jeszcze. Lub uczerać. No to będzie w chuj słaby, bo co to za pytanie? Nie rozumiem, kurwa. No nie wiem. No chcecie nas skłócić, no. To jest zjebany, jakby konspekt. Znaczy, powiem, że taka sytuacja, że była, jest możliwa, a jak się z nią czuję, no to powiem szczerze, że to jest w moim stylu, nie? Jakby ja byłem wtedy bardzo wkurwionym człowiekiem na wszystko i bardzo zarzucałem wszystkich moją winą za jakieś odpierdalanie. Różne i w ogóle, że nie pomogłeś, jakoś nie mogłem mnie to tak rozsadzić po prostu. No rozumiem, no wtedy to pato było. To było tak ostre wtedy po prostu. I jakbyś, w sumie jakbyś się dowiedział o tym... Wkurwiony jestem trochę, że wkurwiony byłeś, bo nie mam tam nic do zrobienia, nic tam nie zrobiłem, kurwa. Ale w porządku.
Nie ma spina. Dobrze, pytanie 18. Wójcie, jak czujesz się z tym, że wysyłałeś, a wybacz, pytałeś się na różnych czatach na Facebooku, ktoś ten udesy osłucha? Że co? What the fuck, akurat? Było coś takiego? No, mamy twoje nudesy. Kurwa. Nie pamiętam, to też. Beka. Ale wiesz, w jaki sposób uciekły w ogóle? No, no ja. Ja je ludziom rozsyłałem. Z mojego fona? Nie, z mojego. Ale to skąd je miałeś? No, z twojego. Aha, wysłałeś sobie. No tak, jak mi oddałeś telefon, bo poszedłeś się zajebać. Było. Było coś takiego. To była taka... Ja pierdol. Dobra, no idzie. Ale ja myślałem, że to ci typiarze ze środka, to ten... Te nudesy. To było jeszcze ze środkiem. No wiem, ale ja dopiero zacząłem słyszeć o tych nudesach w trakcie ośrodka. Co ty gada? Serio? Ostro. No głupio mi. Głupio mi w chuj. Ej, kocek, podaś mi fajki. Te tej Winstona. Ale widziałeś tego nudesa, serio? Z tego z tym dziówkiem. Ja miałem go usunąć przed ośrodkiem specjalnie, bo właśnie bałem się, że wypłynę, ale nie spodziewałem się, że wypłynęłem wcześniej. To trochę smutne rzeczywiście. To jest bardzo ostre pytanie, bo na serio to jest kurwa... Ja pierdolę, no kurwa! Co za typ? No głupio mi w chuj. No stary, no ja ci mówię, że idę się zajebać, a ty sobie wysyłasz na telefon zdjęcie mojego nudesa i rozsyłasz znajomym. W sensie to już było po tym, jak się nie zajebałeś. Wysyłałem z tego nudesa. A wysyłałem je jeszcze później. Okej. Okay. To było ostre. Bo ty stary przez godzinę łaziłeś chuj wie gdzie, oddałeś mi telefon, łaziłeś chuj wie gdzie, w końcu no. Cię znaleźliśmy, zanim wsiadłeś do autobusu i przez 2 godziny jeszcze chlaliśmy i zapomniałeś o tym telefonie. Ja pierdolę, a to nie było tak, że panda ci mówiła, żeś mi go nie oddawał? Nie. Nie było takiej sytuacji? Chyba pandy nawet nie było z nami wtedy. Kurde, nie pamiętam. Ale pamiętam, że była taka sytuacja, że... Właśnie panna mówiła, żebyś mi nie oddawał telefonu, bo nie. Ale to jeszcze inaczej, to kiedy indziej, było jeszcze później. Tak, tak, masz rację, później, no. To inna sytuacja. No, ale przepraszam za to. Nie, no okej, okay. Jakby było minęło, wyglądam teraz inaczej, miejmy nadzieję, że już nikt raczej publicznie mnie nie rozpozna. Raczej nie zobaczę już tych zdjęć pewnie. No, mam nadzieję. Chyba, że zaraz tutaj... No ja nie mam go nigdzie zapisanego, tak ci powiem. Okej, okay, dzięki stary. Pocieszam, nie to. Że mam tu świadomość, że nie masturbujesz się ewentualnie do niego. To jest pocieszna informacja, stary. Dobrze, pytanie, które zarówno jest do wójta, a jak i do Matiego. Podajcie swoje 3 negatywne cechy. No to kurwa... Okej. Okay. Ja nie widzę w wójcie negatywów. Tak nie można! Dobra, negatywne, okej, okay, luz. Coś tak na hamo. Uważam, że Mati jest za bardzo popierdolony. Serio? Że już przebija poziom? Czasami tak. Że już jest za ostro? No tak, no z tego głównie nasze kłótnie były. A nie, no trzeba na to pytanie odpowiedzieć. Dobra. Kurwa, ja jestem chujowy w takie rzeczy. Mati, dla ciebie pytanie. Wójt był w związku z Sylą. Czy w trakcie trwania związku Syli i wójta doszło do twojego zbliżenia z nią lub po?
przed też się liczy? Mogę powiedzieć, że przed tym, jak oddałem ci ją w użytek, to że miałem ją w obrotach. Że to nie był taki model, że tak to ujmę, pierwszej użyteczności. Byłem z nią chwilę, ale widziałem właśnie, co jest skurwiało. Widziałem po prostu, że jak ona jest głupia, nie? Ona była z tak tempa. No była zjebana. Ale właśnie myślałem, że po to właśnie będzie dla ciebie taka najlepsza lekcja. Takiej prostej laski, nie? Bo wiesz, jej wiele do szczęścia nie było potrzebne, nie? Moment. O kurwa. Taki najmocniejszy friendship. Kurwa. 2016, pamiętasz te czasy? To... O kurwa. Tyle czasu, żeśmy razem spędzili, przegadali, przepili, oszukując rodziców, że nie piliśmy. No. Tyle opierdolów było wspólnych, tyle przygód stary, tyle wypitej wódki. Tyle po przechodzonych tras, po cygaretki kurwa. Na metę, do tej Kaśki, pamiętasz? A, pamiętam. Ale kurwa, nigdy w życiu nie piłem więcej wody niż wtedy w gimnazjum. To były piękne chwile. Ile nie pijcie alkoholu, jeżeli nie macie 18 lat życia. Zgadzam się w tym 100%. I nie palcie papierosów. Narkotyków w ogóle nie tykajcie, jakby co to CBD, XD. No dobrze, to nie za te wszystkie pytania, jakie przygotowaliśmy na dzisiejszy przemiły wieczór. Czy chcecie powiedzieć coś jeszcze do siebie? Nie, nie było tak źle. Bo tak, jakby ja nie mam nic serio przed nic do ukrycia. Ja też nie mam, no w sensie no nie mam nic takiego negatywnego do ciebie. Ja się z tym... Co było, minęło, teraz nie ma nic takiego. Może kurwa się kłóciliśmy kiedyś, no. Jak byliśmy patusami. Tak, byliśmy strasznymi patusami. Tak. Ale ja to nie pamiętam tych czasów. Ale to były najpiękniejsze czasy, muszę powiedzieć. Tyle chlania wody po prostu. Niejednego już by wpędziły w jakieś problemy z wątrobą. A my byliśmy niezniszczalni, nic nas nie obchodziło, mieliśmy jakieś próby samobójcze i inne. I przeżyliśmy to stare, jesteśmy dorośli, rozumiesz ty to? Kurwa. Już spoczywa na nas większa odpowiedzialność niż wcześniej, ale fajnie by było spędzić kiedyś jeszcze parę dni tak w terenie, robiąc to, co robiliśmy kiedyś. No. Tak myślę. Powiedzmy kiedyś w lecie na skateparkach, trzy dni siedzimy. I klejemy wódę. W końcu ten pomysł. Musimy to zrobić po prostu. Żeby było jak za dawnych lat dosłownie. To będzie tak cudowne, jak odświeżymy to i wiesz, i puszczą nam hamulce po wódzie. Tak jak wtedy. Ja pierdolę. A może nawet nie po wódzie, tylko po rumie, bo rum jest smaczniejszy. Dobra, ale musimy to zrobić. Musimy dla samej tej czystej nostalgii. Dobrze, tym przemiłym akcentem kończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie i albo nie, jeśli nie chcecie. Dobra, koniec nagrania.